innej, akumulatorowej, ale oczywiście ten gwint 1,4 cala pasuje tutaj i na dupę to nie urywa. Ale do wheel cleanera na przykład wystarczy. Zaraz podepniemy normalną PA. Piano FX. Tragedii nie ma, ale to chyba 4 zbiorniczki zużyje na całe auto. Dobra, teraz pianownica z Amazona. Nazwijmy to już PA podobna. Piano FX, no bajeczka, bajeczka. W ogóle ten wąż Kerschera nowy, super. Nie no, zestawik bajka. No i to robi piano, teraz to się można bawić. Ale chyba jeszcze mimo wszystko muszę zainwestować w dłuższy wąż. Albo 15, albo 20 metrów, powiem szczerze. Ten jest w sam raz, ale jeszcze by się przydało kilka metrów. Piano FX, piękny zapach. Prewóz będzie jak malina. Tu można pracować. Wreszcie nie ma druciarstwa. Zapach tej FX, bajeczka. Jak to fajnie siedzi. Super. Podwójne mycie szamponem Noxal 737. Jeszcze w tej starej wersji i spłukujemy. Generalnie test uważam za skończony i za jakiś czas trzeba będzie tutaj nałożyć 2 nowe woski, zrobić oczywiście pełną dekontaminację chemiczną i mechaniczną, ale pokażę wam mniej więcej po roku, jak to wygląda całe auto. Nie wiem, czy to będzie widać w czarnych kropkach. Także na razie dzisiaj sprawdzamy po prostu stan tego wosku, tych dwóch wosków po tym którymś myciu. I tego tyle. I zakończamy test. A potem oczywiście jak będziemy nakładać nowe woski, rozpoczniemy nowy test wosków, innych wosków na tym aucie, no to trzeba będzie zrobić pełną dekontaminację chemiczną i mechaniczną. Zobaczcie, no to auto nie było myte od zeszłych wakacji. Muszę sprawdzić na forum kosmetyka.pl dokładnie co i jak. Także całe jest, nie wiem czy to widać, w czarnych kropkach smoły. Będzie zabawa na pewno następnym razem. Ale dobra, spłukujemy i robimy inspekcję wosków testowych. No jest niby tafla, ale zaczyna się po chwili, nie wiem czy to widać, bo jest dzisiaj, teraz nagle słońce się pojawiło, tak? Przez cały dzień było pochmurnie, teraz jest słońce. I tu się odtyka, tu się odtyka, tu się osusza. No nie jest to rewelacyjnie, no ale coś tu się dzieje jeszcze, no i na prawej i na lewej stronie. No, nie ma takiej totalnej śmierci, ale powiedziałbym 1 na 5. O, no 1 na 5, więc nie ma totalnej śmierci, bo coś tu się dzieje, o. Coś tu się jeszcze troszeczkę osusza, ale to jest takie 1 na 5, o. Idziemy na lewo. Zobaczcie, ten błotnik tutaj. Idzie tu też. Także tutaj jeszcze coś siedzi. O. I nagle zobaczcie, jak się oczyszcza ta klapa. Wolno, wolno, ale no coś się tu dzieje. O. A ten błotniczek prawie, że czysty. No. No i dobra, idziemy na bok dalej.
Patrz, jak to szybko wyschło. No tutaj super, patrzcie tutaj, w tej linii klamki. Tutaj już wolno schodzi, wolno, ale ten element spoko, no czyli tutaj może jakieś resztki jeszcze zostały tych wosków. Idziemy dalej. O, zobaczcie, jakie szybkie dotkanie. Ja w każdym bądź razie i tak zakończam ten test. Za chwilę będziemy na tym lakierze testować jeszcze taki szampon hydrofobowy od Armor Ola. Dlatego dobrze, że Wam pokazuję teraz, jak to wygląda teraz przed użyciem tego szamponu. Wymyjemy tym szamponem i sobie porównamy mniej więcej, czy coś się pogorszyło, czy polepszyło. Zobaczmy sobie dach. Chodźmy tutaj na tył. O, jeszcze widać tą linię podziału. Dobra, nie jest perfekcyjnie. No dobra, no to okej. Czyli ten szampon rzeczywiście tutaj nie namieszał, nie dodał, no bo tutaj jest jednak tafla. Ale na bokach super, no to także na bokach dziwne w sumie, że boki lepiej się zachowują niż dach. Boki powinny właśnie mocno oberwać po tylu miesiącach, a boki tutaj zrzucają lepiej niż dach. Idziemy na prawą stronę. O, gorzej niż tamta strona. Czyli jednak ten wosk trochę inaczej się tu zachowuje. Znaczy też schodzi, ale tamta strona według mnie lepiej szła. Idziemy dalej. Zobaczcie tutaj. Też się tu odtyka. Linia idzie. I się zaraz ususzy. O, tu boki. I idziemy troszeczkę dalej. No, znowuż tutaj raczej tafla w porównaniu do tamtych drzwi. Naprawdę po tylu miesiącach oczekiwałem totalnej tafli. No, coś tu cały czas schodzi, zrzuca, coś się tu osusza. O, po dwóch minutach ten bok jest czysty. No. W każdym razie dobra, zakończamy ten test. Jestem pod wrażeniem tych wosków naprawdę po tylu miesiącach. Szczegóły na forum kosmetyka.pl w dziale testy. O, tutaj jeszcze idzie. Także definitywnie tamten bok jest lepszy niż ten. Dzięki za uwagę, pozdro. A teraz wymyjemy sobie jeszcze tym szamponikiem nowym. Zobaczymy, czy hydro coś tu się poprawi, polepszy, czy ten szampon coś po sobie zostawi. Bo znamy wynik po tych kilku miesiącach po wymyciu podwójnym, podwójnie szamponem Neoxal 737. A teraz sprawdzimy sobie to, czy coś tu się zakłóci i porównamy wyniki. Szampon raczej z tych mało pieniądzych, niskopiennych. No, już wiem, jaki mod trzeba zrobić tutaj jeszcze, tą końcówkę obrotową. Żeby się kabel tak nie zwijał. Dobra, spakujemy. O. Od razu efekt inny. Czyli definitywnie szampon zostawia coś po sobie. Dodaje hydro. Bo była totalna tafla, a teraz jest wręcz momentalnie piękny efekt.
bardzo fajna opcja dla osób, które nie testują nic, mają jakieś LSP nałożone, no i okazjonalnie sobie dodają hydro. Wszystko się odetkało pięknie. Hydro boost na pewno jest. Efekt bomba. O. Super. Fajna opcja. Naprawdę fajna opcja do podbicia hydro. Zobaczcie, jak te dwa włoski zostały pokryte tym szamponem momentalnie. Zobaczymy sobie przy następnym myciu, przed nowym testem, jakie będzie hydro, ile ten szampon posiedzi. Super. Efekt bomba, naprawdę. Hydro podskoczyło kilka razy. Ciekawe, ile to posiedzi. Sprawdzimy przy następnym myciu.